sprawdzimy, jak wentylacja w ulach. Dzień dobry. Dziś nagrywamy filmy na Passata B-Royal. Idziemy dzisiaj zobaczyć, czy wentylacja się sprawdza. Ta moja zastosowana. A nie wiem, któregoś tu z brzegu. Obojętnie który. Nie podnosiłem żadnych daszków, bo by był ślad. Złapię się za tego. Zawsze tak odstawiam, to by był ślad. Zaraz zobaczycie. No, u mnie wentylacja polega na tym, że tu są rameczki z pszczołami, ale z tyłu jest po prostu komin do góry. Jak potrzeba, to on, cała ta wilgoć sobie wychodzi tym kominem. Może się zbierać, jeżeli jest jakakolwiek wilgoć, to zbiera się w szmacie, a nie przeszkadza pszczołom. Widzimy, koleżanki są. Spróbuję wam rozświetlić. No są tam, nie wiem, czy to widać. O, coś tam widać. Są koleżanki. Prześwit widać. Chodzą sobie. No, muszę tutaj spokojnie opcję, dobra. No i w te szmaty sobie wilgoć ładnie wchodzi. Zero jakiegokolwiek tu osypu. Ja mam tak wszędzie porobione. I nie mam żadnej wilgoci. Idziemy do kolejnego. A sobie otworzymy tym razem ostatniego. Zobaczymy, co jest. O, to niespodzianka, zobaczcie. Coś mi się tu złapało. Nie zabijam dziewczyn. Wyniosę ją gdzieś tam do lasu. Niech sobie tam gdzieś domu szuka. No, a my dalej o wentylacji. Już w Polsce pokazywali, że pszczoły się oblatywały. Dla mnie im później, tym lepiej. Ze względu na to, że po prostu jak pszczoła wyleci, spadnie na śniegu, dotknie czegoś zimnego, to ona już z tego się nie podniesie. Jak widać, na załączonym obrazku gdzieś tam sobie powychodziły. No, ale to już po prostu nie dają rady wtedy. No, to jeszcze nie jest dla nich czas na wyjście. Ja tu mam takie malutkie wyjście. O, jeszcze. Oczywiście miało to zapobiec, żeby myszy nie wchodziły. No zobaczymy. Otworzymy ten ul, co tutaj się będzie kryło. Mamy dzisiaj 23. Jakoś tak, niedziela jest. No i tu mamy tą samą sytuację. Często daje też pieluchę. Pielucha bardzo ładnie chłonie każdą wilgoć, którą pszczoły wyprodukują. Pokarmu jeszcze mają. Nie martwię się o podkarmianie. Spróbuję rozświetlić. Może coś dojrzymy. Sorry, że to tak długo trwa, ale to takie mamy
słychać ładnie. Nie chcę im to za dużo przeszkadzać. Kłąb jest po prostu z drugiej strony. No słychać, siedzą głęboko. Ale posłuchajcie, dam wam chwilę ciszy i posłuchajcie, jak one. Słychać je ładnie. Wracam do oświetlenia. Tak jak mówię, wentylacja tu z tyłu, komin, osypy praktycznie żadne. Największym problemem pszczelarza, a raczej pszczół, są mokre pszczoły. Nigdy nie zrozumie, dlaczego pszczelarze dają folię. Folię tutaj na ramki. Folia gówno wam daje, tylko wilgoć wam zatrzymuje. Taka jest prawda. Zastanówcie się nad tym. Idę jeszcze, zajrzę do tych. Przedostatni. Wylosowany. Strzykawka z kwasem była. Sobie widzicie, jest tak. W środku jest knot. Tutaj jest wacik. I tym knotem jest po prostu wyciągany. Powolutku. Wyciągany na zewnątrz kwas. No, a tutaj mam ręczniki. Tak jak mówię, wentylacja, osyp malutki, komin jest zrobiony, do góry idzie wilgoć. Posłuchajmy, jak puknę teraz. Zresztą nie trzeba pukać, bo je słychać. Nie będę ich denerwował. Niech one tu. O, tak robię. I to wystarczy. Zamykam. Suchutko. Elegancja Francja. No, jadę teraz na drugą pasiekę. Dawno jej nie pokazywałem. Zobaczycie, co jest grane. Tam. No, na razie, hej. Idziemy z chłopakami nagrywać dzisiaj na pasiekę. Na pasiece Biroja. Tutaj jest 12 uli na jednym stojaku. Tu jest na drugim stojaku. Po 12 uli. Przejdziemy się z chłopakami. Zobaczymy, jak to wygląda. Idziemy, drużyna. Wyjdziecie z przodu, a wujo was nagrywa. Tu w głównej mierze są ule ocieplone. Tu mamy część jednościenny. Wszystkie są warszawskie poszerzone. Według nas najlepsza zimowla na nich jest. Pszczoły nie mają problemu przejścia z ramki na ramkę, gdzie często się zatrzymują i umierają, a na górze mają dużo pokarmu. No, sami wiecie, jeżeli ktoś ma takie, to spotkał się na pewno z tym problemem. No, tutaj ekipa zamiast być na tle uli, to uciekła robić bałwana. Chodźcie, chodźcie, zobaczymy. Co? O właśnie. Zapraszam, panowie, chodźcie.
Oni do zabaw to są pierwsi, a do roboty ostatni. Zapraszam, panowie, chodźcie. Szybciutko. Sprawdzimy, jak wentylacja w ulach. Chodź, Jacek, pogadamy. Stań na tle uli. Powiedz mi, halo, Jacuś, czy będziesz trzymał pszczoły w przyszłości? Jest taka szansa? Myślę, że tak. Dlaczego? Lubisz pszczoły, czy co? O co chodzi? No, lubię. A ugryzła cię kiedyś pszczoła? Nie. Nie ugryzła cię. No to farciarz z ciebie. No, chodź, Jacek. Ty jesteś smerfem. Ja jestem zielonym smerfem. A ty jesteś gargamelem. No pewnie, że tak. Gargamel! Ej! Gargamel! Smerfy gargamel! Uciekajcie, bo gargamel idzie. Dobra. Zajrzymy do tego jednościennego. Suchutko, pomimo że na zewnątrz jest wszędzie mokro. Osyp ledwo co, zapasu mają. Widać tu, dam wam trochę jaśniej. Spróbuję rozjaśnić. O, widać coś tam, jest zapas. Zobaczymy, jak słychać pszczoły. No, żyją. Wszystkie pszczoły nam tu ładnie zimują. Cieplutko, czuć. Fajnie, o to chodzi. Nie chcę im tu za dużo zaglądać. Tutaj im robię komin. Jest na to miejsce. Zostawiam ten bajzel, co ja tu zawsze mam. Na wiosnę będzie, jak znalazł. Gargamel! O! Zaraz zajrzymy do następnego. Trochę z chłopakami powarywałem. A teraz jeszcze sprawdzę, jak w tych ulach. Tu mam tak. No, ramki nie wyciągnięte, ale suchutko. Najważniejsze w wentylacji to jest to, aby było sucho. Ręce można grzać. Nie będę im tu za dużo przeszkadzał. Sucho to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, żeby było sucho. Jeszcze wejdę na platformę. Zobaczymy, co tutaj, jak to z pszczołami. Całe szczęście platforma jest ustabilizowana i nie trzęsę wszystkimi ulami. No i tu mam tak. No, ja wszędzie mam podobnie. Elegancko się mają pszczoły. Czyściutko. Posłuchamy. Tam prawdopodobnie... O, jest rój. O, słychać ładnie. Siedzą nisko. Pokarmu mają. Nie przeszkadzam, bo tu wiecie, co jest grane. Nie powinienem tego robić. To tylko na czas nagrania. Zaglądam do pszczół. Chłopaki tam są. No. Platforma spełnia swoją powinność. Jest elegancko.
O to chodzi, żeby było w porządku. Dobra, do zobaczyska, ja idę ogarnąć chłopaków. Idziemy coś dobrego zjeść ciepłego. Pozdrawiam, pasieka B-Royal.